Hej kochani, z tej strony Ebba i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem na tym kanale. Dzisiaj będziemy mieli kolejne nowe zadanka, więc lecimy. Plus dodatkowo niby jest łatwiej zdobyć tą dynię kabaczek zarazy, więc sobie też spróbujemy na niego powymieniać, bo mam okruchy duszy i trochę przedmiotów. O, jest tornado, ale nie będziemy w sumie jechać. Powiem wam ile mi się aktualizowało Star Stable. Jest godzina, jak to nagrywam, 14:03 w tym momencie. A naprawdę mega długo to robiłam, ale dobra, dobrze, że już mi się udało zalogować, więc zobaczymy, co to będzie. Okej, jestem w szafie, ale najpierw sobie chyba powiemy z tym kabaczkiem, nie? I zobaczymy, więc lecimy. Ej ludzie, wymieniłam sobie 5 okruchów duszy rumianek i mam rannę i patrzcie, dostałam tą świecę za 200 szlingów i dostałam podkowy. Więc nieźle. Będę sobie teraz wymieniała dalej i zobaczymy, co tam. I ogólnie nie mam tutaj przedmiotów, bo sobie odłożyłam do szafy, ale będę musiała to wziąć, bo chciałam sobie wymieniać tylko okruchy to i robaka, ale dobra. Nieważne. Ej ludzie, dostałam kabaczka! Mam kabaczka! Kabaczek. O mój Boże. Jak? Jak? Dostałam kabaczka, zarazę! Najrzadsze zwierzątko w grze. I to dostałam? Krystalizowane. A, 5 szlingów. Wow, ale ja będę bogata. O mój Boże, kabaczka z razy. Jeżeli ktoś nie wie, wymieniłam 5 okruchów duszy. Ale patrzcie, że jak bierzecie okruchy duszy, mi się akurat już chyba skończyły, to są takie genialne nagrody, ja nawet nie. Wow. Dobra, chodźmy upstąd. Buu, haha, przestraszyłam cię, moja maska. Hej, masz bardzo ładnego konia. W sumie mam super pomysł. Pozbierajmy razem cukierki. Jeśli ubierzesz maskę podobną do mojej, na pewno czeka nas większa... Okej. Masz... Maski są super. Ukrywają to, kim jesteś, co się bardzo przydaje, gdy chodzisz po ludziach i prosisz słodycze. Taka podpowiedź. Też załóż maskę. Myślę, że jeśli ubierzesz maskę podobną do mojej, to dostaniemy jeszcze więcej łachoć. Ludzie lubią nagrody zwierzęk włożony w kostium. Maski kupisz w tym sklepie, zainspirowała mnie ich asortyment, więc na pewno znajdziesz tam przynajmniej jedną maskę pasującą do mojej. Jeśli nie ma tam maski, której szukasz, sprawdź swój schowek w innych sklepach. Jeśli bierzesz słodyczy, to robi się tak. Podchodzisz do kogoś i mówisz cukierek albo psikus. Okej, chyba wiem. Spróbujmy z tymi uroczymi kabaczkami na początku. O, z kabaczkami, ale ja mam kabaczka i to dwa. Jezu, kabaczek. Nie, wiecie co, ja muszę zaraz przeczytać opis. Kabaczek zarazy. Nikt nie wie, jak długo moczyła się w tym kotle. Okropnie cuchnie. Podjeżdżając do kabaczków, słyszysz ich coraz głośniejsze okrzyki i było. Chcesz powiedzieć swoją kwestię. Świetnie, słodycze dostaniemy dopiero na jabłko, ale moje niebijące i absolutnie metaforyczne serce rośnie, widząc taką radość. Wracajmy. I patrzcie, jak się cofamy. Duch się nam jakoś dziwa, że nie pochyla. I w ogóle czemu on jest taki, on jest 3 razy większy od naszego konia. W ogóle tu jeszcze mamy u Kasper zadanie, ale bardziej mnie chyba interesuje to. Dobra, przesadnica oceny. Już chyba rozumiesz, bo... ruszajmy, okej. Piękny liść liwony. Jeśli chcesz ubrać się do pary, załóż maskę żaby. Mam maskę żaby. Dobra, zrób krok w tył, to lepiej ci się przyjdzie. Możesz skorzystać z tego... Mam maskę żaby. Okej, maska żaby gotowa. A co mi się tutaj świeci? Aha, coś ja mam kliknąć, czy coś? Niech spojrzę na swój strój. Aha, wygląda świetnie. Myślę, że sobie najlepiej. Czy chcesz się jeszcze przebrać? Jedźmy. Tak, ruszajmy. Dobra. Ekstra, srebrna pola, nadchodzimy. A do kogo mieliśmy jechać? Star Riders. A,
Aha, okej, mamy wszystko na mapie zaznaczone, więc spoko. Czyli może sobie najbliżej będzie na farmę Steve'a. Chłopaczek jest tu, nie mogę się... Piękny, piękny, dobra, lecimy. Okej, zaczynajmy. Zobaczmy, co to będzie z tym cukierkiem i psikusem, bo jeżeli założymy odpowiednią maskę, dostaniemy jeszcze większe prezenty, więc ja tam się cieszę. Witaj Ebba, miło, że dobrze się bawisz. Też pięknie, też się słodyczami, ale uważaj, żeby nie rozbolał cię brzuch. I... A, i tyle, tak? On nam powiedział i gotowe. Dobra, to będzie szło na sprzedaż. Kabaczek, potlaczek. A nie, to jest krzyżykliwy kabaczek. Nie dość, że dziki, to ma jeszcze cięty język. Nie, ja wolę zdecydowanie kabaczka. Znaczy nie kabaczka wolę, tylko no. Dobra, co ja w ogóle mam w inwentarzu? Outfit, podkowy, które dostałam, ale mam już dwie pary takich, więc nie wiem, czy jeszcze będę je używać. Bo i tak tamtych nie używam, uważam, mam jednych podków, ale dobra. Na razie sobie je tu odłożę i znalazłam w ogóle trochę tych w szafie. To jeszcze sprzed kilku dni są. O, trochę słodyczy do całej trójki. Ebba, Lucky Lemon. Całej trójki Ebba, Lucky Lemon też coś dostanie. A mój kabaczek, zapominasz o kabaczku? Żałosne. Okej, lecimy. No, czemu nie mogę pisać? Ja mogę. No i co? Aha, przeklikałam pewnie wszystko na raz. Oj, nikt nie lubi zakupów. Dobrze, dzisiaj słodycze, ale obiecaj, że niedługo wrócisz na zakupy. Szerokiej drogi. Jestem ciekawa, no to teraz będę te kto zbierała. Pewnie na ten zestaw dyniowy, ale dobra. Ale te pieniądze za ten sprzęt, w sensie rzeczy sprzedane, przyda mi się, bo ja zbieram sobie na strój Duskgrim. Ten Duskwing, ten co mam. Hej, niezłe kostiumy, może być, żeby była. Dobra. Patrz, ten wspaniały łup. Nasz wysiłek się opłacił. Mamy więcej słodyczy, niż jesteśmy w stanie dzisiaj zjeść. Założę się, że mieszkańcy twierdzy nagrodzą cię za to. Wracajmy do twierdzy. Okej, wracamy do twierdzy. Ale fajnie, że maska żaby miałam, jak właśnie mam tą maskę żaby. Zobaczymy, czy będzie maska, której nie będę miała. Myślę, że tak będzie. Ale w razie czego nie, no to okej, kupię chyba 25 starponisów. No to... No dobra, w sumie to jednak dużo inne liczby, ile ja mam na razie. A ten kabaczek słodki. Strasznie się z niego cieszę. Tak fajnie biegnie na tych swoich ulubionych nóżkach. Dobra, zadanie Kasper sobie zrobimy później. Mnie najbardziej interesuje tutaj psotnica, bo i tak to kończymy. O Boże, ona krzyczy wii, jak skaczemy. Wii! Dobra. Dzięki za dziś, wróć po kolejną porcję zabawy. No ale co to, jak inne, co ja dostałam? Patrzcie, miałam dwa, czyli zamiast tego, zamiast dwóch dostałam trzy. Ej, fajnie. I dostałam jeszcze szlingi, pieniądze. Dobra, powymieniajmy sobie troszkę rzeczy. Zobaczymy, czy teraz będę dostawała lepsze rzeczy, czy nie. Jestem szczerze ciekawa. Wiecie, kabaczek. Tak pomyłam mu, co się spełni, dostałam kabaczka. A nie, widzę, że już dostajemy normalnie. No, przecież kliknęłam. Ej, patrzcie. No według... Coś tu się chyba SSO zlagowało. O, jest. Możliwe, że tą aktualizację podzielimy sobie na dwie części, bo nie wiem, czy będę... czy będę miała, będę w stanie nagrać... O, okup duszy. Czy będę w stanie nagrać od razu dwie jakby pod rząd. Znaczy pod rząd, dwie naraz, bo... Jednak to też nie jest jakoś bardzo mało czasu, a jeszcze później trzeba mieć czas, żeby to zmontować, więc uwierzcie mi, mi jest na przykład taką aktualizację znacznie lepiej zrobić w dwóch albo nawet trzech częściach, niż w jednej długiej. A to tylko dlatego właśnie, jeżeli chodzi o ten montaż, bo mógł sobie jedną wrzucić w jednym tygodniu, drugą w drugą, a trzecim w trzecim, więc wiecie, to jest znacznie, dla mnie znacznie ułatwienie, więc możliwe, że tak. Okej, maść ducha. No, czemu nie mogę zebrać? Co dzisiaj z tymi rzeczami? No, nie chcę tego.
Co masz ducha? No nie mogę zebrać tej mazi ducha. No dobra, przeżyję, bo i tak mam ile? 4, a nie chcę się wylogowywać, bo już się nie zaloguję z powrotem. Dobra, wejdźmy sobie może do twierdzy. Sprzedajmy te niepotrzebne rzeczy. Ten siodło i czapraki. W ogóle za ten kamień ciemności były aż 25 podków. Nie podków, Boże, kości. Co ja mam z podkami dzisiaj? W ogóle patrzcie, dwa te możecie sprzedać za 10 szlingów. A pewnie większość z was powie, no to jeżeli... No co jest, czemu nie mogę ich rozdzielić? A pewnie większość z was powie, no że jeżeli dwa możemy kupić za tyle, no to za 10 szlingów to po jednym to będzie na pół. A, nie tym razem. Więc polecam rozdzielać i dopiero wtedy sprzedawać. W sumie tak jeszcze w jednych podkowach niepotrzebne mi więcej, więc... Sprzęt. Ja kolekcjonuję ogólnie podkowy, wyposażenie podstawowe, a to są te desingerskie podkowy, czy jak ktoś tam czyta. O Boże, jaki brzydki marwar. Nie, że coś, po prostu nie lubię takich maści na... No, nie przepadam. O, dodali ten outfit, co był w tamtym roku. W ogóle on był kiedyś już. Jest to, co zapowiadali, że będzie ten outfit. W sensie zapowiedzieli. Ten czaprak jest spoko, ale nie jeździłabym w nim nigdzie, więc się nie opłaca kupować. Ja chcę zestaw Duskgrim. Duskwing? To jest Duskwing. Dobra. Jej! 10 tysięcy szlingów. Okej, okay, bluzkę mam już z tego zestawu. Spodni nie mam, spódnicy znaczy się. Nie, to tutaj chciałam. Znają się, czy teraz buty. Bo mam 4 rzeczy jeszcze do kupienia. 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak? Raz, 2, 3, 4, 5. Dobra. Znają się, czy o głowie, czy buty, czy spódnice. Czy w ogóle kapelusz. Dobra, spódnicę kupujemy, bo przyda mi się. A nie chcę jeździć dalej w tych spodniach świątecznych. O, tam też już ktoś z kabaczkiem, zarazą. Teraz myślę, że już kabaczek będzie taki trochę lepiej dostępny dla graczy, tak to nazwę. W ogóle ostatnio spotkałam taką jedną dziewczynę, właśnie w sumie tego kabaczka. To ona takie w ogóle jeździ, w ogóle to było takie mega niemiłe trochę dla mnie. W sensie dla mnie, to nie było do mnie konkretnie skierowane to, co ona mówiła, nie? Pisała, znaczy na czasie, bo tu mówić nie mogę. Ale to było takie ogólnie nieprzyjemne, jakby ona pisze, że mam kabaczka. Ona pisała coś z tyłu, ja mam kabaczka, a wy nie biedaki? Coś takiego pisała, więc jakby jej nie zwracała mi nawet na to uwagi, ale tylko się zapytałam, skąd ma... O, kurde duszy, nice. Skąd ma kabaczka, bo nie wiedziałam do końca, czy to jest z kotła. Ona powiedziała, że z kotła, więc tylko tyle, więc no. O, marzona rumianek też i okruchy duszy tutaj ktoś wrzucał. Ja wrzuciłam pysznogłówkę. Dobra, wymienimy sobie jeszcze w kotle, bo dzisiaj kocioł mnie chyba lubi, bo no cóż, na pewno mnie lubi. No widzicie, na 100% nie lubi. Dostałam proszek, a proszki się przydają, bo mam jeszcze 4 rzeczy do kupienia. A, no tak, przecież mamy jeszcze jedno zadanie. Zapomniałam totalnie o tym. Kasper, ja mam nadzieję, że... Dobra.
Dobra, wiecie co? Po prostu przeklikajmy to wszystko, gdzie ja mam jechać. Do Lindy, dobra. Tam obok, tutaj. O, nie, nie, nie. Ja nie omijam takich rzeczy, jak na przykład właśnie jaja pająka, bo jak nie będzie mi w tym roku potrzebne, to sobie zostawię na następny rok, a jak nie, to albo sprzedam, albo przyda mi się, albo będę miała na pamiątkę chociażby. A założę się, że chociaż chcę po jednej rzeczy chociaż zostawić sobie na pamiątkę, tylko nie, mam po prostu dzisiaj mam problem jakiś z popiołem i ostatnio też miałam z tym problem. A kwiatki, no co ja poradzę, że kwiatki zawsze przydaję, chociażby do warsztatu Fary. A ten koniec piękny. Koniec piękny, w ogóle kabaczek jest piękny. Wszystko jest piękne. Mamy robaczka. Tutaj gdzieś powinno być popiół gdzieś chyba. Nie, tam jest, chyba że tu? Nie. Dobra, tu jest. Tu jest, to jest jajo pająka. Kabaczki jest taki słodki. Dobra, lecimy. Wiemy, gdzie są jeszcze dwie rzeczy. Chwila. Tylko nie wiem, gdzie jest popiół, nie mam pojęcia, ale to nic, dobra. O, patrzcie, nawet trzy rzeczy będą, bo tu jest to, tu jest okrąg duszy, a tu jest jeszcze pyszna główka. Mam okrąg duszy trzy, a w sumie można byłoby zrobić zagrywkę galopującego. Ale okej, to w sumie mi na razie nie jest potrzebne, bo ja zbierałam okruchy tylko dla mieć tego kabaczka, tak trzy okruchy można wykorzystać tylko w tym roku, już dalej nie można ich wykorzystać. Będę chyba musiała zbierać na ten zestaw kolejny. Dobra, chcemy jak najwięcej czasu mieć, czyli się jak naj... dobra, weźmy sobie powrót do wejścia. Okej, portal nam się świeci. O nie, świeci nam się skarbiec kamieniarza w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Jak bardzo mi się nie chce, to jest nieokreślone. W sumie prędzej nieopisane, ale dobra. No cóż, no jeżeli musimy, to musimy. Weźmy sobie do... Tam powinna być podwózka do lodowy portal. I lecimy. Okej, jesteśmy już niedaleko, jesteśmy tu. To jest tu, więc dobra. Ale dam radę, bo kiedyś to robiłam w 3 minuty, przejeżdżałam. O nie, mam nadzieję, że nie padnę. No dobra, przeżyję. Okej, tam po prostu była mniejsza szpara, przez którą mogłam bez problemu przeskoczyć, ale oczywiście ja ślepa nie założę. Dziś myślałam, że to jest 3 razy mniejsze, w ogóle to jest dziwne. Mam kilof, ale nie chcę mi się w sumie zbierać. W sumie po co? A w sumie mogłam cały czas drogą jechać. No dobra, w sumie skrót. O, o, dobra. Jesteśmy, żyję. Musimy przejechać przez górę. Bo innej drogi tam nie ma. No chwila, ale ja się cofam. Ja nie, nie, tu, nie tu jadę. Do chwili, ja dobrze jechałam, nie? Tak. Ja nie mogę, po prostu powinnam tam wyjechać i tam pojechać po prostu. W ogóle ten zestaw Duskwing jest śliczny. Teraz zbieram 4500 trzcinków na torbę na siodło, bo ja teraz jeżdżę cały czas z kabaczkami. Mam dwa. Mam nadzieję, że to zadanie było mega serio krótkie. Akurat na innym przypadku bym chyba się denerwowała, że są strasznie długie, bo kurze, ja mam tylko 36 ślingów, masakra. Ale i tak tu mam do sprzedania jedną rzecz, drugą już, więc wiecie. Bo ja nie tu jadę. A nie, dobrze jadę. Dobra, tam muszę pojechać, okej. Okay. A ten kabeczek jest uroczy. Szczerze, o wiele bardziej chyba uroczy od tego. Nie, wszystkie, oba są urocze. Muszę sobie jeszcze kupić kabaczka, podlaczka, ale to nie w tym, już nie w to Halloween, może w przyszłym roku. No chyba, że będzie kolejny kabaczek. Ale w to już wątpię. Nawet nie ukryty dinozaur jest portal. No nieźle. Brys może zamienię konia.
Tak, miałam tu wejść. Aha, Alinda już sobie była. Aha, ja teraz będziemy mieć całą snukę, jak ona sobie idzie. Dobra, lecimy. Tutaj Ulin tylko sobie odebrałam. Chyba jednak. W ogóle to jest woda. Nie, to jest takie fajne. Okej, totalnie zapomniałam, że tu istnieje coś takiego, więc założę, że tu gdzieś pewnie będzie. To wygląda w kształcie węży. No tak wyglądało na starożytne. O ja, czy ten... Ej, ten to nigdy nie szło. Ciekawie. O, to tutaj coś kolejnego jest. Może też tutaj... Wow. Powiem, że to jest istny labirynt. O, tu można gdzieś pójść. Aha, to też chyba było wyjście, tak. Dobra, może właśnie, może wyjść, co wyjdźmy stąd, bo tu chyba żadnych śladów nie ma. O, patrzcie, nie wyświetlają mi się nazwy. Gdzie ja jestem? Tak to się kończy. Dobra, wyszłam. Tu powinnam chyba iść. To może. Jestem coraz bliżej tych. I tu. Dobra. Nie, to tu. Chodźmy. Czekajcie, chyba to muszę wrócić do Lindy i jak idę do Lindy, to już będzie git. I stamtąd od Lindy sobie pójdziemy gdziekolwiek. Nie, no z tą stronę było do Lindy. Tam pójdźmy może. Bo to jest tyle miejsc, że tutaj się idzie pogubić. Prędzej niż za długo kiedyś wyjść. Zawsze można się wylogować, w sumie też i zalogować, no ale komu to by się chciało. I tak by się godzinę, pół godziny WSS włączało. Szkoda, że nie pamiętam jak... O! No i wróciłam, nice. I tutaj coś mam, widzę. Okej. Dobra, co tu mamy? Mała kamienna figurka przedstawiająca konia stającego dęba. Wygląda na bardzo starą. Ja tego nie widzę też. Dobrze. Tam już nie idziemy. Nie, to chyba jednak musimy tam pójść. No i gdzie to jest? Powinno być tutaj? Chyba, że gdzieś tutaj bardziej. O, jest. To zniszczona zielona cegła. Nie, chwilę, będę bardziej na zachód. Chyba nie znajdę tu więcej wskazówek, czego więc powie na to Linda. Gabaczek tak słodko podskakuje i tak trzepie tymi swoimi głośnymi nóżkami. O, tak właśnie. Gdzie ja mam być? Tutaj do góry miałam iść. Tu jest Linda. Zielona dochówka w ogóle koniec drogowy. Wszystko ma kilkaset lat i musisz odbać, czy na podstawie tych trzech przedmiotów możemy zaskakować, dokąd udał się Magnus. Tak, to musi być to. Mogę pewnie trzymał te przedmioty na pamiątkę. To znaczy, że stanie Jerwik jest dla niego ważnym miejscem. Ile ja już mam? 11. Zobaczymy, ile mi się uda uzbierać tych żetonów. Tak? Okej, okay, ale jeżeli chodzi o dotarcie do... W ogóle tam jest pacjent. Trysa mi dodało, czy nie? Nie. Jeżeli chodzi o tą stanie Jorvik, to będzie następna część, więc czekajcie, bo ja bardzo chętnie wam ją zrobię, bo lubię robić dla was filmy. Więc wyczekujcie, ale nie będzie od razu, wiecie, że dosłownie wrzucę ten film i minutę później będzie, dlatego że właśnie wrzucę ten film i dopiero później to się pojawi, możliwe, że nawet na dzień lub dwa.
Więc wiecie. Ja sobie od razu podjadę, ale jednak. A nie, czekajcie. Niepotrzebnie jadę, bo przecież. Okej, okay, no już jestem. Uznałam, że zrobię sobie do końca to zadanko i wtedy będziemy już kończyć odcinek. A reszta będzie w następnym filmie, ale okej, okay, mamy bardzo dużo tutaj widzę tych. Nie wiem, czemu mi się nie wyświetli. Nie wyczułam tu nigdzie Magnusa. Okej, okay, nie pytam. Założę, że głównie był w stanie nie orbit, ale dobra. Też nie pytam. Może jest w pobliżu czego? Ile chwila? Ile tutaj szlingów? A nie, to 200 pedał dla konia. Zobaczcie, jak tutaj dla tyle mam brakuje mało do 7 poziomu. Dobra, może udajmy się już konkretnie do stajni. Ale chyba w stajni. A nie, w stajni nic nie ma. No dobra, no to nie do stajni. Chyba nie. Dobra, może gdzieś tutaj będziemy mieć tego Magnusa, nie wiem jak to się czyta. Tu nie tam się nic nie stało, nic Linda nie uzna, że musi powiedzieć. To chyba coś widziałam. Czy to jest koń galopującego tam słodne, czy to jest gracz? Nie, dobra, to jest gracz. No bo wiecie, Nemein jest bardzo podobny. Tak, krzak widzisz. Na obrzeżach stajni. No i co ja mam teraz? Mangus Steinara, ale ja go nie widzę, tego Mangusa Steinara. Gdzie ja mam zielony wykrzyknik? Ej, co jest? Nic mi się na lampie nie wyświetla. Chwila, jeszcze raz, na obrzeżach stajni York. Idź do stajni i poszukaj mangusa. No i co? No nic nie ma i dupa. Może spróbuję wejść i wyjść z twierdzy galopującego tam od razu, nie wiem, wymienię sobie szybko przedmioty i może wtedy nam się załaduje w końcu coś, bo tutaj dziwnie to wygląda bez napisów. Szkoda, że nie ma takiej funkcji, że można sobie wyłączyć te napisy, bo to by się przydało, jakby się na przykład robiło zdjęcie jakiejś mapy czy coś, jeżeli ktoś by nam użył na przykład na bloga. Dobra. No tu się w sumie nigdy nie wyświetlało. Ale tu też się nie. A, no bo wyłączyłam ten wykrzyknik. Dobra, tu sobie nie wiem, wymienimy w kotle coś. Niech będzie to. No i znowu mamy tego laga. No i dobra, dostaliśmy spodnie i proszek, które oczywiście wymieniłem później, powrót do wejścia. No chyba, że postanowiłem zaraz SSO wywalić z gry. Okej, okay, naprawdę nie wiem już co mam zrobić, nie będę wylogowała się, bo nie zaloguję się potem, a tak czy już za chwilę muszę kończyć, więc to na tyle w tym odcinku, czekajcie na drugą część, bardzo chętnie dla was ją zrobię, bo ja bardzo lubię robić dla was odcinki na kanał i pa pa!